Witam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, nie mam możliwości, więc, za pośrednictwem swojego kanału, dzisiaj chciałem zadać kilka pytań i parę rzeczy zweryfikować za pośrednictwem swojego kanału, ponieważ to, co się wydarzyło po walce Arka Tańculi z Jackiem, wszystko mnie boli murańskim, to przeszło ludzkie granice według mnie. To wszystkie jego wypowiedzi, wszystkie. Kłamstwa i oszustwa, do jakich się dopuścił, to jest po prostu żenujące. Ale zacznijmy od pierwszego pytania. To się wydarzyło na konferencji prasowej przed całą Galą Fejmem MA12. Jacek Murański głośno krzyczał: Murem, murem za polskim mundurem że ci nasi biedni żołnierze są tam na granicy i walczą za nas. Panie Jacku, taki pan jesteś patriota. To ja się chciałem pana zapytać. Czy ty pan byłeś w wojsku? Lub pana syn był w wojsku? Bo z tego co widziałem, to ma pan na swoim ciele tatuaż Legii Cudzoziemskiej. To jaki to jest polski mundur? Komu pan te kity wciska, że jesteś pan patriotą? Tyś pan lebioda zwykła, a nie patriota. Moje następne pytanie brzmi. Mówił pan o zerwaniu dwójki w jednej nodze, o naderwaniu dwójki w drugiej nodze. Jakoś, jak pan wychodził do walki, nie było tego widać, żeby pan utykał, kulał, a ja grając w piłkę kilkanaście lat miałem problemy z dwójką i wiem, jaki jest ból. Także to kolejna ściema. Ale tak samo pan przyznał się, że jest pan na y, środkach przeciwbólowych i to bardzo dużych. Dzięki temu może pan walczyć. I dlatego, panie Jacku, pan wytrzymałeś tyle strzałów od... Arka tańculi, bo gdyby nie te środki przeciwbólowe, to padłbyś jak pan jak kawka w pierwszej rundzie i byłby po panu. Także stop farmazonu, panie Jacku. No i jeszcze jedna taka dość ważna sprawa. Pan Jacek stwierdził po samej walce, że on wyszedł tam dla nas, że te kontuzje nie przeszkadzały mu, bo on to robił dla nas, dla widzów. Panie Jacku, jak się ma kontuzję, mówi się władzom: Nie walczę, mam kontuzję, bo inaczej oszukuję widzów. Proste? Proste jak 2 plus 2 jest 8. Także, gościu, nafarmazoniłeś, naugałeś. Aha, jeszcze mi się przypomniało: Niech nam pan odpowie: jak taki milioner jak pan bierze zaliczki od Elite Fighters? A konto przyszłej walki z Marcinem Najmanem. Tak samo jak ten Najman. Na święta bierze zaliczki, na to, żeby być zakopanym, bierze zaliczki i na to, żeby zorganizować swoją śmieszną galę, bierze zaliczki. Dajcie wy, milionerzy, już spokój, bo naprawdę śmiać mi się z was chce. No i chyba największe kłamstwo Jacka Murańskiego, jak i jego syna Mateusza, to, że pan Jacek wychodził do walki z zerwanym bicepsem. Jak tutaj widzicie na tym zdjęciu. Nie było żadnego zerwanego bicepsu przed walką, ponieważ miałby gość zerwany biceps, nie byłby w stanie utrzymać arka tańculi tyle czasu w próbie gilotyny. No nie byłby w stanie i nie, nie kłam gościu, bo znowu kłamiesz. Jesteś bajkopisarzem, bo baśnie nie, ale bajki piszesz i to ostre. Także dziękujemy panu, że pan się nam pokazał. Teraz. Mam nadzieję, że Elite Fighter z was, was wyjaśni i pana syn będzie musiał brać jedną walkę po drugiej, abyście spłacili długi i znikiecie wreszcie z tego internetu. A na koniec, już tak bardziej poważnie, bo wielu z Was widziałem, zadaje pytania, czy wrzosek wyleciał z KSW. Tutaj macie oficjalne oświadczenie pana Macieja Kawulskiego, także przeczytajcie sobie. No i stało się tak, jak pan Maciej Kawulski zapowiadał. Także widzicie jak to jest. Tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.